Cześć wszystkim z tej strony Lelcia. Witam was bardzo serdecznie w moim podcaście. Dzisiaj nagrywam dla was 31 odcinek i będziemy w nim rozmawiać o diecie osób trenujących na siłowni. Odcinek będzie wyjątkowy, ponieważ zaprosiłam do niego gościa. Jest nim Arkadiusz Matras z ekipy Dietetyka nie na żarty. Cześć Arku. Cześć, bardzo miło mi cię słyszeć. Mi Ciebie również stwierdziłam, że będzie to świetny temat do poruszenia, ponieważ dietetyka nie na żarty właśnie wypuściła kurs online o diecie kompletny taki przewodnik po diecie osób trenujących na siłowni. I dzisiaj sobie tak troszeczkę o tej diecie porozmawiamy, ale na samym początku Arku bardzo bym Cię prosiła, żebyś się przedstawił, bo może ktoś cię jeszcze nie zna. Tak, no to dobra, no to w dwóch słowach trzeba coś o sobie powiedzieć. Bardzo przede wszystkim wszystkich słuchaczy gorąco witam. Ja nazywam się Arkadiusz Matras, jestem magistrem dietetyki i reprezentuję dietetykę nie na żarty, w której. Takie nasze początki zaczynały się właśnie od sportów siłowych, sportów siłowych i sylwetkowych. My też sami właśnie trenujemy na siłowni, sam przygotowuję się nawet do zawodów i duża część naszych podopiecznych to są właśnie turboiści, zawodnicy podnoszenia ciężarów czy kulturyści. Z tego też względu stwierdziliśmy, że właśnie wypuszczenie kursu na ten temat, gdzie no myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że mamy i zarówno praktykę, i teorię, no bo oprócz tego, że współpracujemy z tymi zawodnikami, to też. No to jest po prostu moja pasja, więc co, cały czas się staram w tym rozwijać. Obie prace, i magisterską, i pracę licencjacką pisałem na tematy związane z dietetyką sportową, więc chciałbym się tym po prostu podzielić z osobami, które chodzą na siłownię, Dla, dlatego że jakby no jest mnóstwo takich, wiesz, obiegowych mitów, jak to w dietetyce niestety. I często są te mity powielane, więc taką rzetelną wiedzę chcielibyśmy przekazać. Super. Muszę zacząć od tego pytania, ponieważ chyba jest to najczęściej zadawane pytanie przez osoby, które coś tam na siłowni robią, czy muszę pić białko. No to pytanie jest myślę fantastyczne na rozpoczęcie całej dyskusji, aby ogólnie zrozumieć, czym jest ta dietetyka sportowa i dlaczego ona troszkę różni się od diety takiej przeciętnego kowalskiego. Bo każdy z nas, kto chodzi na siłownię i wykonuje trening oporowy, czy trening na przykład z ciężarem, no to wie. Że na przykład po takim treningu jesteśmy zmęczeni, bolą nas mięśnie, mamy w cudzysłowie mówiąc zakwasy, tak? czyli bardziej precyzyjnie mówiąc domsy, co właśnie wynika z tego, że nasze mięśnie po takim treningu są troszkę uszkodzone. I żeby je zreperować, żeby one rosły, żeby nasza sylwetka się poprawiała, była bardziej jędrna, estetyczna, no to warto, jak pokazują badania naukowe, zwiększyć troszkę podaż właśnie protein, czyli białka. Jednak nie musimy od razu sięgać po odżywki białkowe, z tego względu, że w każdym produkcie żywnościowym te białko się znajduje. W jednym jest go trochę więcej, na przykład nie wiem, w piersi z kurczaka słynnej, w skyrach teraz, w jajkach, a w innych troszkę mniej, na przykład nie wiem, w zbożach. tak? kaszy gryczanej jest zawsze około 10 gramów białka, a w porównaniu z soczewicy czy w kurczaku około 20 g białka. No i z mojej perspektywy, no ta odżywka białkowa jest bardzo takim praktycznym produktem, który warto po prostu mieć w domu, kiedy chodzimy na siłownię. Z tego względu, że jeżeli będziemy mieć jakiś taki zabiegany dzień, Wiesz, polecimy do pracy, dłużej w niej zostaniemy, później na jakieś zakupy, na trening wrócimy i oka okaże się, że w ciągu dnia zjedliśmy na przykład dwa jakieś takie mizerne posiłki, załóżmy jakieś tam y, kanapki z plastem szynki, a na obiad y, trochę ziemniaków z ryby I na przykład z jakimiś warzywami, to może się okazać, że tego białka w ciągu dnia zjedliśmy zbyt mało, po prostu. I to może rzutować na gorszy progres. Kiedy my taką odżywkę białkową w domu mamy, no to wystarczy, wiesz, wrzucić dwie miarki z wodą, czy z mlekiem, czy z napojem serowym, to rozmieszać, wypić i rzeczywiście, yy, jakby to jest bardzo prosty sposób, bardzo szybki, praktyczny na uzupełnienie protein w naszej diecie. Co ciekawe, też odżywka białkowa, taka klasyczna z białek serwatkowych, bo tych odżywek białkowych mamy więcej. Myślę, że dzisiaj tej, tego tematu nie będziemy mocno analizować, bo on jest już troszkę bardziej skomplikowany i właśnie między innymi w kursie tam cały modum poświęciliśmy. Najbardziej popularne są te odżywki białek mlecznych, czyli te odżywki białek serwatkowych. Mamy też sojowe, z grochu i tak dalej, ale skupmy się na tych mlecznych. One są uznawane za tak zwany złoty standard w badaniach naukowych, czyli są taką Najlep są najlepszym sposobem, są najlepsze jakościowo do wzrostu naszych mięśni. To wynika z kilku względów, bo one mają dużo tak zwanych aminokwasów egzogennych, czyli takich cegiełek, które są wymagane do wzrostu mięśni i takiego jednego kluczowego, jednej kluczowej cegiełki, yy, aminokwasu, który nazywa się leucyna, który bardziej niż inne aminokwasy wspiera właśnie ten wzrost mięśni. Czyli yy, no to jest bardzo dobre jakościowo białko, tak można powiedzieć. I jeżeli na co dzień na przykład limitujemy podaż mięsa, co jest ostatnio bardzo popularne. Dużo z nas przychodzi na dietę fleksitariańską, wegetariańską, wegańską po prostu stara się ograniczyć produkty pochodzenia zwierzęcego. No to myślę, że włączenie do diety takiej odżywki białkowej często, patrząc z praktycznego punktu widzenia, może dać korzyści właśnie we wzroście masy mięśniowej, ale jeżeli ktoś spożywa odpowiednio dużo tego białka, tutaj mowa o 1,6 g na kilogram masy ciała, czyli jak ja ważę 100 kg, to około 160 g tego białka muszę jeść, jak na przykład Nasi słucha nasze słuchaczki na przykład są lżejsze, ważą 60-70 kg, to oczywiście tego białka może być troszkę mniej, na przykład 120 g. Tak jak spełnimy ten pułap, no to okazuje się, że czy my wypijemy tą odżywkę białkową, czy nie, to tak naprawdę nie będzie różnicy i nasze mięśnie bardziej nie będą rosły. Więc razem mówiąc, odżywka białkowa to fajne, proste i bardzo praktyczne źródło białka, ale nie jest wymagana. Także, no tutaj myślę, że w takich. Każdy sam musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy powinien ją spożywać. Jeszcze tak, z praktycznego punktu widzenia, to na przykład podczas odchudzania często nasi pacjenci raportują, że jakby ta odżywka białkowa w taki sposób dość ciekawy, imituje im na przykład słodycze. Tak jak zjadą sobie na przykład owsiankę rano z dodatkiem odżywki białkowej o ulubionym smaku, na przykład słody karbal, czy no teraz to mamy takie wysyp po prostu smaków różnych, to później nie mają takiego oparcia na słodycze. Więc myślę, że to jest taki fajny, praktyczny sposób, żeby sobie ten element słodkości w diecie zapewnić. A Ty pijesz odżywkę białkową? Tak, piję, choć powiem Ci tak. szczerze, że Mam swój sposób. No z tego też względu, że jestem jedną z tych osób, która limituje w diecie spożycie produktów pochodzenia od w tym na przykład odżywek mlecznych, tak? tak jak wspomnieliśmy, są to białka pochodzące z mleka, właśnie z tych białek, to są białka serwatkowe i one mają tak zwany większy ślad węglowy, czyli tutaj z ich produkcją wiąże się większa emisja gazów cieplarnianych. I ja robię sobie taki myk, że kupuję sobie odżywki i mam w domu zarówno odżywkę białek serwatkowych, czy tą klasyczną, jak i izolat białek grochu. I sobie najczęściej to mieszam. No bo tutaj nie ma się co kłamać, że to niestety te odżywki roślinne mają gorszy smak zazwyczaj. I żeby sobie to tak, wiesz, wypośrodkować, to z reguły, na przykład jak wiem, że w ciągu dnia zadam za mało białka, to biorę sobie 300 ml napoju słowego, daję mia miarkę białek serwatkowych i miarkę izolatu grochu. I wtedy mam, wiesz, z jednej strony... Jestem usatysfakcjonowany, bo ten mój ślad węglowy jest troszkę mniejszy. Z drugiej strony mogę to sobie spokojnie wypić, no bo po prostu sam izolat grochu mi nie smakuje tak, abym go pił, wiesz, z uśmiechem na twarzy. No a dieta to wiadomo, nie powinna być katoryka. No tak, no tak. Fajny, fajny w ogóle myk, bo ja z takich odżywek serwatkowych zrezygnowałam ze względu między innymi na cery, ale też jakieś tam miałam rewolucje elitowe po nich. I teraz używam takich mieszanek roślinnych i to jest niestety prawda, ta jakość, jakby tekstura później tego białka, mhm. no jest taka mączna. Te roślinne odżywki są takie mączne, ale jak się doda banana, to mi wszystko, banan mi wszystko uratuje. <laughs> ale to jest tak prawda, że... co mówisz, że właśnie w tych szejkach tak już tego nie czuć, nie? Tak, 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 ale do jakichkolwiek dań nie próbowałam dodawać, tylko właśnie do koktajli. Mhm. No myślę, że jak ktoś by chciał spróbować, to, to warto właśnie zacząć od tego szejka. I tak jak mówisz, bananik, truskawki, to wtedy, wtedy można przygnać na to oko. Tak, wtedy wszystko przejdzie. No właśnie, a często też słyszymy, tak jak mówisz, wiele osób zaczęło ograniczać mięso, produkty odzwierzęce, a od wielu lat się mówi właśnie, że podstawą e, diety osób trenujących na siłowni jest właśnie ta duża ilość protein i najlepiej muszą być to proteiny zwierzęce. I co ma właśnie powiedzieć taka osoba, która mięsa w ogóle nie je? Czy ona będzie miała szansę zbudować fajną sylwetkę? Bo dookoła krążą właśnie głosy, że te białko roślinne nie jest takie dobre, jest niekompletne i raczej nie przejdzie. Mhm. No to pytanie myślę, że bardzo się cieszę, że je podniosłaś, bo to jest najbardziej kontrowersyjna, myślę, Sprawa w dietetyce sportowej, tej, która kierunkuje się na sporty siłowe. Właśnie to podaż białka i to białko roślinne kontra zwierzęce. Yy, tutaj często są takie podnoszone argumenty krótkowzroczne dość, że yy, no mięso buduje mięso. Tak? Czyli że jeżeli mówimy z kurczaka, która jest tkanką mięśniową, tego zwierzęcia, no to ona się lepiej przełoży na wzrost naszych mięśni niż na przykład soczewica, tak? Bo, bo no po prostu jest to mięsień, czyli on musi dobrze, tak samo jak niektórzy myślą, że orzechy włoskie dobrze wpływają na mózg, bo wygląda, wyglądają podobnie do mózgu. No to oczywiście jest, wiesz, trochę takie na wyrost, ale rzeczywiście, kiedy spojrzymy przez produkt jakościowy na produkty odzwierzęce, no to okazuje się, że jakość białek pochodzenia zwierzęcego w kontekście wzrostu masy mięśniowej jest lepsza niż białek pochodzenia roślinnego i wynika to z kilku względów, z kilku takich kruczków. Przede wszystkim białka pochodzenia roślinnego, te produkty takie wysokobiałkowej, to są głównie strączki, jak soczewica, ciecierzyca, fasola czerwona, fasola biała, soja, czy na przykład produkty zbożowe, jak kasza gryczana, czy pestki i, i, i orzechy. I to są też produkty, które mają wysoką zawartość tak zwanych czynników antyżywieniowych. Tutaj, żeby też sprecyzować szybciutko, to czynniki antyżywieniowe, mimo iż ich nazwa nie jest taka miła i przyjazna, to nie muszą być produkty, nie muszą być substancje złe dla zdrowia, bo np. Produktem, substancją antyżywieniową jest błonnik pokarmowy, który wiemy, że jest korzystny dla naszego zdrowia, mimo tego, że jest nieestrawiony, nie wchłania się z układu pokarmowego, albo np. kwas fitynowy, których pewnie... Osoby, które dłużej siedzą w dietetyce, wiedzą, że kilka lat temu ta dietetyka POP, czyli która nie opiera się na dowodach naukowych, straszyła nas. Ale wracając do meritum, okazuje się, że mimo iż są to substancje korzystne dla zdrowia, to mogą ograniczać troszkę trawienie tego białka. Czyli jak miejemy na przykład posiłek kasza gryczana, soczewica, warzywa, dużo jest tam tego błonnika pokarmowego, to ciężej jest enzymom dostać się do tego białka w naszym układzie pokarmowym, tak na przykład w naszych jelitach. I wtedy to trawienie przebiega w nieco gorszym stopniu. Mówi się, że ta strawność białek roślinnych wynosi no mniej więcej 40-80%, kiedy w przypadku produktów odzwierzęcych, np. piersi z kurczaka, jogurtu, jajka, często jest to powyżej 90%. Drugim, drugą przyczyną, przez którą produkty pochodzenia roślinnego są nieco gorsze w kontekście budowy masy mięśniowej, to jest niższa zawartość aminokwasów egzogennych, o których już dzisiaj wspomnieliśmy czyli tych kluczowych cegiełek dla wzrostu mięśni i właśnie tej leucyny. No tutaj one po prostu mają nieco mniej mniejszą zawartość przez co jakby musimy iść zjeść troszkę więcej tego białka pochodzenia roślinnego, aby dostarczyć takiego, takiej samej ilości budulca do wzrostu naszej mięśni. Więc w praktyce ciężej jest zbilansować dietę wegańską, na przykład dla kulturysty, niż dietę wszystkożercy. Ale jeżeli już spojrzymy tak całościowo, jeżeli ktoś z nas skończył studia i potrafi ułożyć taką dietę, mimo że to w praktyce jest cięższe, no to okazuje się, że weganie mogą progresować w tak samo szybki sposób jak osoby na diecie wszystkożernej. Jeżeli dostarczymy większych tych ilości białka, tak, i spełnimy te zapotrzebowanie, czyli powyżej 1,6 g na kgy ciała, to prawdopodobnie nasz progres będzie tak samo szybki, jak wszystkożerców. Tutaj jednak, żeby zachować obiektywizm, no to trzeba wspomnieć, że badania naukowe przede wszystkim są dość mało ich jest, no i są takiej szemranej metodologii, w sensie nie są to jeszcze tak rozwinięte badania jak na przykład w kontekście właśnie tych diet wszystkożernych. Niemniej jednak większość ekspertów jest zgodna, że kiedy będziemy dbać o tą prawidłową podaż białka w ciągu doby, to niezależnie czy my dostarczymy to z soczewicy, kurczaka czy wołowiny, ten wzrost masy mięśniowej prawdopodobnie będzie bardzo, bardzo zbliżony. Więc w praktyce mówiąc, dietę roślinną ciężej zbilansować, no bo wiemy, że na przykład, żeby... W ciągu dnia dostarczy 160 gram białka pochodzącego z roślin. No to musimy mocno się przełożyć, aby te posiłki wszystkie zbilansować. Ale jeżeli zależy nam na tym i jesteśmy w stanie to zrobić, bo na przykład poszliśmy do dietetyka, który zna się na rzeczy i potrafi taką dietę zbilansować, to nasze efekty na 99% będą takie same, jak gdybyśmy to mięso jedli. Super, a powiedz takie kabinetowe pytanie mam, ile u Was najwięcej macie białka w diecie właśnie osoby, która odżywia się wegańsko? Mhm. Tutaj powiem Ci ciekawostkę, bo mimo iż jesteśmy dość mocnymi przeciwnikami dopingu, no to niestety trzeba powiedzieć sobie wprost, że wielu zawodników, szczególnie właśnie w tych sportach sylwetkowych i siłowych, no ten doping stosuje. Bardzo często są to osoby, które startują w federacjach, w których... No, może nie powiedzieć, że to jest dozwolone, ale nie ma komisji antydopingowych. No i mamy przypadek osoby, która stosuje doping, który, a ten doping być może zwiększa zapotrzebowanie na białko. Tutaj też sprawa nie jest do końca wyjaśniona, ale przyjmijmy, że zwiększa, czyli musi jeść troszkę więcej białka. I dodatkowo ta osoba chce być na diecie roślinnej. Więc ten temat jest. Ten przypadek jest taki dość wyjątkowy w naszej praktyce. I rzeczywiście z tą osobą współpracuje Wojtek, mój brat, jako dietetyk. No i tutaj dywagowaliśmy, jak można. Połączyć te dwie kwestie, tak? Czyli jeszcze większe to zapotrzebowanie na białko i dietę roślinną. No i z tego, co dyskutowaliśmy kilka tygodni temu, to tam Wojtek, że tak powiem, wbił z tych produktów takich konwencjonalnych, czyli z jakichś to właśnie soczewicy, cieżycy, fasoli i czy odżywek roślinnych około 200 gramów białka, czyli no już naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. I do tego jeszcze dorzucaliśmy... Tak zwane aminokwasy egzogenne to jest taki suplement, który można sobie kupić do posiłków, tak? Czyli na przykład, jak ktoś tam w posiłku było 20-30 gramów białka, to jeszcze 5-6 gramów tych aminokwasów egzogennych dodawał z suplementu, no aby już, jakby, że tak powiem, zoptymalizować te efekty tej osoby. No więc myślę, że to jest taki ciekawy case. Kiedyś go na pewno omówimy yy, szerzej na naszym profilu, szczególnie jeżeli będziemy mieć, wiesz, tak długofalową, bo to jest dość świeża sprawa, ale kiedy po kilku miesiącach współpracy, yy, no pewnie już pewnie widać duży progres, no to nie omieszkamy się ten przypadek opisać, no bo pewnie myślę, że będzie przydatny dla wielu osób. No, to jest spora ilość białka, i ja też zauważyłam właśnie, że w takich dietach wegańskich bardzo często, już abstrahując od tego, czy ktoś trenuje siłowo, czy też nie, no to z tym białkiem jest dosyć duży problem. I ja, jak przygotowywałam jadłospisy wegańskie, to z ciekawości zapytałam obserwatorów, jeżeli odżywiają się wegańsko, to właśnie ile tego białka mniej więcej mają w diecie, i czy w ogóle kiedykolwiek to sprawdzali na przykład za pomocą fitatu. No i te wartości były naprawdę niskie. 40-50 gramów hmm. na dobę, gdzie najczęściej jeszcze te osoby dodatkowo ćwiczyły. Także tak jak mówisz, można, ale trzeba odpowiednio też taką dietę komponować i zadbać o te roślinne źródła białka, aby one się po prostu pojawiały codziennie. Tak, i to jest no w praktyce jest to problem. Nie wiem czy ty jesteś na diecie wegańskiej całkowicie? Nie, ja jestem flexi, ale tego mięsa jest no, no naprawdę bardzo mało, ale jestem strączkolubna i strączki nie są straszne moim jelitom, także A, taki plus. Szczęściara. Tak. Na pamięć, że miałem trzy tygodniową przygodę, przechodziłem przez roślinne wyzwanie, czyli przez trzy tygodnie jadłem tylko produkty pochodzenia roślinnego, czyli na diecie wegańskiej. No i wiesz, no, przez te trzy tygodnie i tak pojawiały mi się dni, no, gdzie zdarzyło mi się tego białka nie dojeść, po prostu, nie? No, bo wiesz, mhm. tak jak mówię, gdzieś tam, nie wiem, spałem u swojej dziewczyny, więc jakiegoś tam posiłku sobie do pracy nie zrobiłem. Potem w pracy tutaj jakąś tam rano odżywkę wypiłem, ale na obiad już ten posiłek nie był tak bogato białkowy. Potem załóżmy jakiś trening wieczorem przychodzę do domu, no i załóżmy musiałem dobić 100 gram, 100 gram białka w diecie, tak? No mhm. i żeby wiesz, to zrobić w jednym posiłku wegańskim, no to jest prawie nierealne, nie? Więc zdarzały się takie dni. No i myślę, że długofalowo. Jeżeli ktoś nie ma tak dużej zajawki, żeby to wszystko komponować, no to może być to ciężkie, no ale tak jak powiedzieliśmy sobie już kilkukrotnie, oczywiście do zrobienia, nie? Zależy tylko od naszej motywacji, naszej wiedzy i, i podejścia takiego do tego wszystkiego. Dokładnie. Ja w ogóle jestem takim śmiesznym przypadkiem, bo kiedyś potrafiłam jeść nawet do pół kilograma mięsa dziennie. Ulala! Więc z wybijaniem białka nie miałam żadnego problemu. No a teraz, tak jak na mięso spojrzę, to może. Raz na miesiąc, hmm. i to musi być jakaś wyjątkowa sytuacja. Tak, no to, to jest fajne podejście. Myślę, że to jest fajne podejście i fajnie, że też to wiesz, propagujemy. No bo wiemy z czym, jakby z czym ta produkcja produktów odzwierzęcych się wiąże. No i fajnie, że teraz więcej osób w tę stronę przychodzi. No i myślę, że najlepsze w tym wszystkim jest to, że tutaj edukujemy w tym kierunku, że nie trzeba, wiesz, przychodzi o tej wegańską, właśnie, nie. Tylko tak, że jak wracamy sobie gdzieś tam do domu rodzinnego i mama zrobi schabowego, no to zjemy bez wyrzutów sumienia przede wszystkim. No bo czasami jest tak, że wiesz, już ta dieta wegańska może być tak wkręcona w nasz jakby światopogląd, że no nie cza czasami zdarza się tak, że osoby mają wyrzuty sumienia, nie? Że coś tam wiesz, zjadły albo nie, nie daj Boże, że załóżmy zjadły posiłek w którym myślało że nie ma produktów pochodzenia zwierzęcego a się niestety pojawiły no i to no w mojej opinii już nie jest takie zdrowym podejściem tutaj nie chcę oczywiście oceniać w żaden sposób osób które w ten sposób podchodzą do całego planowania jadłospisu no ale myślę że ten komfort psychiczny jednak powinniśmy sobie zapewniać tak, ja jeszcze zauważyłam taką śmieszną rzecz, że często jak idę gdzieś w gości, no to wiadomo polski zwyczaj namawianie na jedzenie i mhm. a zjedz, a nic nie zjadłaś, a musisz jeszcze tego. I odkąd powiedziałam, że nie jem mięsa, to się pożegnałam z tym problemem. No proszę, Ci no, już się tak, już wtedy jest po prostu, że, że nie jem mięsa. Zawsze jeszcze jest taki e, śmieszny argument, no ale zjedz, zjedz chociaż polędwiczkę, to jak nie mięso. Ale, e, ale jak już jest, tak, jestem taka stanowcza, no to wtedy już nie ma, nie ma tego namawiania, bo wiadomo, sobie jakąś tam sałatkę nałożę. E, jeszcze ryby ewentualnie jem, no ale ryby też rzadko kiedy są w gościach. E, no ale, ale takie te namawianie na jedzenie się skończyło i jestem z tego powodu przeszczęśliwa. E, to fajnie, że bierze, masz i wyedukowanych. Tak, tak. Wiesz, co jeszcze w kontekście treningu siłowego i diety, bardzo często poruszanym tematem jest ten posiłek bezpośrednio po treningu. I wokół niego też narosło wiele mitów i takich nie do końca sprawdzonych informacji, więc jakbyś mógł powiedzieć słuchaczom, jak ten powinien posiłek wyglądać, co powinno się w nim znaleźć, czego powinniśmy tam unikać. No i przede wszystkim kiedy go zjeść. Czy naprawdę trzeba to już robić na siłowni w szatni. Mm -hmm. no, tutaj temat jest fajny. Myślę, że przede wszystkim musimy sobie tak mocno zawężyć tę grupę, no bo to w identyce sportowej mocno będzie zależeć od dyscypliny, którą trenujemy, ale skupmy się na sportach siłowych, sylwetkowych, czy po prostu osobach, które trenują na siłowni, no to z reguły nie trenujemy częściej niż raz dziennie na siłowni. I okazuje się, że kiedy nie trenujemy częściej niż raz dziennie, to te ten czas między treningiem a posiłkiem, który zjemy, nie musi być tak błyskawiczny. W sportach wytrzymałościowych, jak ktoś trenuje triatlon na przykład, nie wiem, bieganie długodystansowe, trenuje dwa razy dziennie, no to po pierwszym treningu warto, żeby szybko zjeść węglowodany, żeby mieć energię na kolejny trening. Ale w kontekście sportów siłowych, sylwetkowych, okazuje się, że kluczowym makroskładnikiem będzie podacz białka. Z tego względu, że... To, właśnie jakby w głównej mierze zależy nam, aby zregenerować to nasze mięśnie, aby pobudzić się do wzrostu. Okazuje się, że już 20 gramów odżywki białkowej, o której tutaj dzisiaj sobie troszkę powiedzieliśmy, maksymalizuje te efekty. Między 20 a 40 gramów. No, jeżeli ten trening jest ciężki, na przykład trening całego ciała, to raczej ta dawka 40 gramów białka będzie bardziej pożądana niż 20 gramów. I okazuje się, że kiedy my dorzucimy do tego węglowodanów, to tak naprawdę w kontekście naszych mięśni nic się nie zmienia. Z tego względu, że te węglowodany i stworzenie insuliny, które potem rośnie, już niewiele nam pomoże. Więc te, głównie powinniśmy zadbać o podaż białka. A jak szybko powinniśmy zjeść? No tutaj jakby nie ma takiego złotego czasu. Także na przykład niektórzy mówią, o w ciągu 15 minut, tak? I właśnie te zimne schabowe, o których chyba tak o Hemingway nawijał jedząc w szatni. Czy jakieś szejki proteinowe, które wiesz, jeszcze ktoś się dobrze nie przebrał, tylko koszulka ściągnięta, już wiesz, szejka miesza, żeby te zyski... W masie mięśniowej zoptymalizować, no to oczywiście nie jest wymagane. Ta, ten, jakby, nasza wrażliwość na minokwasy, czasami to można porównywać do tak zwanego efektu gąbki. Im mocniej wyciśniemy gąbkę, tym więcej pod wodą, na przykład, tym więcej później ona yy, wody wsiąknie, tak jak ją wypuścimy z ręki. Wiadomo o co chodzi. No, i tak samo właśnie może być w kontekście naszych mięśni. Jak my damy sobie mocny wycisk, to te mięśnie są bardziej wrażliwe. Jakby lepiej reagują na to białko i na te węglowodany. Okazuje się, że to nie jest tak, że one tylko reagują przez godzinę na przykład i potem to się wyłącza jakoś magicznie. Tylko ten proces jest rozciągnięty czasami nawet na 24-48 godzin. Więc tak naprawdę spokojnie możemy się, wiesz, wykąpać po treningu, wrócić do domu, przygotować sobie konwencjonalny posiłek, na przykład jakąś jecznicę, zjeść skyra czy, nie wiem, właśnie makaron z soczewicą, w zależności kto jaki jadłospis stosuje, i będzie gituwa, że tak powiem. Żeby też nie Ach. źle nie odebrać, to nie jest tak, że węglowodanów czy tłuszczów nie można jeść. Oczywiście można. Trzeba tylko jakby ustalić priorytet, że powinniśmy zawsze jednak, myślę, że to jest dobre, dobra rekomendacja, żeby zawsze po każdym treningu, nawet jak wracamy o 23, nie jesteśmy głodni, to wtedy na przykład sięgnąć po tą odżywkę białką, żeby jednak tego białka troszkę dostarczyć, a sprawa węglowodanów i tłuszczów jest już drugo, Planowa. Oczywiście, najlepiej myślę dla większości z nas wypadnie konwencjonalny posiłek, na przykład kanapki i szakszuka, tak? I wtedy taki posiłek jak najbardziej będzie ok. Okej. Okay. Nie wiem, czy też się spotkałeś kiedyś z takim przekonaniem, ale ja nawet słyszałam to na kursie, że właśnie w posiłku potreningowym absolutnie nie może być żadnego źródła tłuszczu, bo wtedy nic nam się z takiego posiłku nie przyswoi. Tak, tak, spotkamy się, bo to jest w pamięci wbrew y, opinii bardzo częste twierdzenie, a ja naprawdę nie rozumiem, z czego ono może wynikać. Znaczy rozumiem y, argument, że ten tłuszcz może spowalniać wchłanianie, i tak? I właśnie te osoby często myślą, że te nasze okno anaboliczne tak otwiera się na te 15-60 minut, a potem się nagle zatrzaskuje i już nie mamy tych efektów zjedzenia posiłku. No ale tutaj literatura naukowa jednoznacznie pokazuje, że y, nawet w, właśnie były badania, które konkretnie sprawdzały właśnie dodatek tłuszczu do białka w posiłku potreningowym. I kiedy do odżywki białkowej dodano tłuszczu mlecznego, to okazało się, że rzeczywiście ono było troszkę dłużej trawione, ale w żaden sposób to nie wpłynęło negatywnie na wzrost masy mięśniowej. I tutaj też taka ciekawostka, taki można powiedzieć pstryczek w nos często. Yy, mamy taką fajną pracę naukową, która badała, czy jajecznica z całych jajek lepiej nasili syntezę białek mięśniowych niż z samych białek. I to dostarczało tyle samo białka, a okazało się, że jecznica z całych jaj nawet troszkę lepiej stymulowała syntezę białek mięśniowych, co może wynikać z tego, że w żywności mogą znajdować się takie cząsteczki, które niezależnie od podaży białka będą sprzyjały wzrostowi masy mięśniowej. Ale to też jest temat raczej jako ciekawostka niż takie twarde dowody naukowe. I w kontekście takiej zdrowej diety, raczej bym z tymi jajami nie przesadzał, nie? Ale to taki uh -huh. wiesz, żeby obalić tą hipotezę, że tego tłuszczu nie można dodawać. Okej, okay, a powiedz, tak jak tutaj mówisz o jajach, że z jajami byś nie, nie przesadzał, to mam takie pytanie o te białka jaj w płynie. Czy używacie w Waszych dietach? Wiesz co, nie. Jak już mamy tak, że staramy się na maksa tak praktycznie do tego podchodzić. My na przykład nie jesteśmy zwolennikami sosów zero, jakichś takich, wiesz, produktów, które z reguły możemy kupować w sklepach z suplementami, które mają na przykład są mniejsze kaloryczności, na przykład są takie wiesz, odtłuszczone masło orzechowe i tak dalej. Z tego względu, wiadomo, że w niektórych okresach, na przykład jak kulturysta jest już przed startem w zawodach sylwetkowych i tego jego kaloryczność jest bardzo niska, a on jest bardzo głodny, to wtedy już można takie, wiesz, sztuczki, żeby te 30 kilokalorii, 50 kilokalorii oszczędzić. Ale w kontekście takiego ogółu populacji, 99% z nas, no to... Yy, Myślę, że na przykład właśnie spożycie sobie takich całych jaj zamiast tych samych białek będzie, nie można powiedzieć, że zdrowsze albo mniej zdrowe, ale będzie powodowało to, że te osoby będą no się uczyły, jak przez całe życie takie posiłki komponować. No ktoś może powiedzieć, no dobra, no to ja sobie będę całe życie kupował te białka, białka jaj. Ja jednak jestem zwolennikiem tej takiej żywności konwencjonalnej, żeby... Z tych produktów szeroko dostępnych, że idziemy sobie do biedronki, kupujemy sobie żywność całą, nie że tak powiem, taką bardziej suplementacyjną, żywność, żeby z nich potrafić komponować posiłki, które będą zarówno dla nas zdrowe, smaczne, jak i też będą właśnie wspierały na przykład nasze zdolności wysiłkowe, tak? Będą powodować większy wzrost masy mięśniowej. No ale mówię, jeżeli ktoś. Nie wiem, ma dostęp, bo jego mama pracuje w cukierni i może sobie przynosić te białka jaj. No to ja nie widzę problemu, żeby tego nie robić. Ale tak jak mhm. mówię, ja też raczej nie zamawiałbym specjalnie z internetów 5 kg białek jaj, żeby zaoszczędzić troszkę tych kalorii, nie? Mhm, mhm. E, tutaj odnośnie tego posiłku potreningowego, to, to nie wiem też, e, czy, czy wy to często zauważacie, ale ja lubię obserwować ludzi na siłowni e, i my trenowaliśmy w City Fit. Jak jeszcze można było trenować legalnie na siłowni, mm. e, i tam właśnie jest taka strefa y, potreningowa, można powiedzieć: są stoliczki, można sobie zjeść posiłek. To bardzo dużo osób właśnie idzie, przebiera się, albo nawet jeszcze w stroju sportowym, i pudełko, gdzie najczęściej jest indyk z ryżem, albo kurczak z ryżem, i mm. taki, taki posiłek jest właśnie po treningu bezpośrednio spożywany. Ale też co zauważyłam, to bardzo dużo osób podczas takiej godzinnej sesji treningu siłowego pije izotoniki, pije różnego rodzaju napoje z węglowodanami. I mhm. właśnie powiedz Arku, czy to ma sens, i czy, czy warto kupować sobie na przykład Powerade'a przed każdym treningiem siłowym? I po co w ogóle Dobra. ludzie to robią? Myślę, że przede wszystkim robią to dlatego, że reklama takich produktów jest bardzo szeroka. No, i dociera do nas, nie? Że wiesz, najlepsi sportowcy reklamują te napoje. No, a my chcemy być jak najlepsi sportowcy, więc będziemy je spożywać. I to jest, myślę, główna przyczyna, bo myślę, że mało kto, na przykład, wiesz, analizuje prace naukowe i później wyciąga wnioski, a że na przykład węglowodany zwiększą troszkę moją objętość treningową. Ja myślę, że tutaj musimy podzielić sobie yy, osoby na siłowni na takie dwie grupy. Na przykład na osoby, które zaczynają swoją przygodę z treningiem, bo na przykład chcą troszkę schudnąć i dlatego przyszły na siłownię, tak? Te osoby zazwyczaj, wiesz, ich treningi nie są tak yy, ciężkie, jak na przykład elitarnych zawodników. Raczej tam, wiesz, sobie parę ćwiczeń z trenerem pójdą na bieżnie, na, na orbitrach i tak dalej i no wtedy ten napój może być strzałem w stopę. No bo oczywiście to jest źródło węglowodanów, jeżeli my to jeszcze weźmiemy jako napój izotoniczny, to nas nie będzie dobrze sycić i w konsekwencji dostarczymy, załóżmy, 150-200 kilokalorii, które oczywiście utrudnią ten proces spalania tkanki tłuszczowej, przez to, że prostu są kalorie, które mogą się odłożyć jako tkanka tłuszczowa. No i jakby na przykład, jeżeli osoba trenuje, traktuje trening jako narzędzie do zwiększania deficytu energetycznego, to tak naprawdę bardzo często, jeżeli ktoś przychodzi i przez pół godziny, wiesz, chodzi na tych schodach albo idzie po bieżni i będzie popijał napój izotoniczny, to tak naprawdę mimo, że jego zdrowie może się troszkę poprawić, to w kontekście zmian sylwetki może ich nie obserwować, tak? no bo wyrówna to co spalił, no to spożyje te kalorie z napoju, tak? Ale w kontekście osób, które są już na nieco wyższym stopniu wytrenowania, albo chcą budować masę mięśniową, to taki zabieg może dawać korzyści. Z tego względu, że kiedy mamy ciężkie jednostki treningowe, to może dochodzić z jednej strony do uszczuplenia zasobów glikoganu mięśniowego, czyli tego naszego paliwa do treningu, a z drugiej strony przy dłuższych jednostkach okazuje się, że kiedy spożyjemy te węglowodany, to one przez wpływ na mózg mogą powodować, że nam będzie łatwiej robić daną serię treningową. I wtedy, kiedy kładziemy się na ławeczce, to za, kiedy będziemy spożywać węglowodany podczas treningu, to zamiast 10 planowanych ruchów, zrobimy na przykład, nie wiem, 12 albo 13. I tym samym w konsekwencji długofalowo może mieć lepsze zyski masy mięśniowej, czy po prostu yy, wzrost siły, czy będziemy po prostu lepszymi sportowcami, tak? Niż gdybyśmy tych węglowodanów nie spożywali. Więc my sobie dzielimy na dwie grupy takie osoby. Jeżeli my mamy do czynienia z zawodnikami, którzy startują w zawodach, chcą zoptymalizować swoje wyniki i mają zaplanowaną dietę przez nas, to zdarza nam się rekomendować te węglowodany podczas treningu, właśnie bardzo często w postaci napojów izotonicznych. Ale jeżeli mamy panią lub pana, który chce schudnąć, rzucić kilka kilo, albo po prostu chodzi na siłownię dla zdrowia i on nie chce startować w zawodach, no to raczej się z tym wstrzymujemy, tak? No bo wiemy, że on raczej nie wyciągnie dużo z tego, z, tych, z tego izotonika podczas treningu, a tylko może to zwiększyć długofalowego masy ciała. Fajną zależność tutaj zauważyłeś, że właśnie dużo osób, które tak amatorsko chcą zacząć sobie trenować coś tam na siłowni. Za wzór sobie bierze właśnie tych prozawodników i chce po pierwsze kopiować ich diety, kopiować ich trening, kopiować ich podejście, a wiadomo, że no to nie będzie do końca dobre i jakby to wszystko będzie się różnić w zależności od tego stopnia zaawansowania. A gdybyśmy mieli porównać taką dietę kobiety trenującej sobie trzy razy siłowo, do diety kobiety, która w ogóle nie, nie ćwiczy. Jakie są takie podstawowe trzy różnice pomiędzy dietą osoby, która trenuje siłowo, a, a taką dietą, nie wiem, można powiedzieć dietą Kowalskiego? Mhm. No Myślę, że przede wszystkim różnica będzie właśnie w tej podaży białka. I to mhm. będzie taka najbardziej rażąca. Z tego względu, że ta zapotrzebowanie na białko u osób, które trenują, jest czasami nawet dwa, trzy razy większe niż u osób, które nie trenują. I to rzeczywiście w tym planowaniu albo spisu najczęściej wychodzi, że yy, o ile na przykład jak się planuje dietę dla takiej przeciętnej osoby, to jest problem, że tego białka z reguły jest więcej niż ta osoba potrzebuje, żeby ta dieta na przykład była smaczna, no bo w naszej jakby takiej kulturze tutaj na, na co dzień pojawia się mięso na obiad, na kanapki z reguły ląduje jakaś wędlina, no i kiedy chcemy taką podobną do naszego środowiska dietę stworzyć, no to okazuje się, że tego białka jest trochę zbyt dużo. A u osób, które trenują na siłowni, no właśnie musimy postarać się, aby troszkę zwiększyć tę podaż. Więc myślę, że to jest główna, pierwsza główna różnica. Druga, jeżeli miałbym tak powiedzieć ogółem, no to myślę, że kaloryczność po prostu. Że u osoby, które trenują jakikolwiek sport, jakąkolwiek aktywność fizyczną, z uwagi na fakt, że jest to trening, który wymaga przepalenia troszkę kalorii, aby po prostu zrobić tą serię, mimo iż tutaj też tak na marginesie wspomnę. Na treningu siłowym bardzo rzadko tracimy tak duże ilości kilokalorii, jak na przykład idąc nawet na szybki spacer albo lekki trucht. No to myślę, że w tej kaloryczności też będą różnice. A trzecia różnica w diecie, taka podstawowa, ciężko mi teraz wymyślić. Myślę, że moglibyśmy, jeżeli mamy być zgodni z definicją, no to kwestia suplementacji. Rzeczywiście no, warto bardzo często, warto po prostu osob osobom, które chodzą na siłowni, pewne suplementy zaaplikować w wiodłospisie, aby te treningi były coraz to lepsze. Także tutaj się tak wymijająco troszkę odpowiem, ale ta suplementacja rzeczywiście może być taką różnicą. No dobra, to jeden suplement, który poleciłbyś każdej trenującej siłowo osobie, jaki i dlaczego i jak stosować? Mhm. No... Tutaj jednoznacznie chyba jednak kreatyna wygrywa. Monohydrat kreatyny w dawce 5 gramów dziennie, codziennie, do momentu aż nie przestaniemy kiedykolwiek trenować. I jeżeli chodzi o tą kreatynę, dlaczego? No to kiedy my wykonujemy jednostkę treningową i na przykład robimy przysiady, robimy, mamy jakiś taki trening typu wiesz, pump czy ciężko mi tymi nazwami operować, bo nie chodzę na takie treningi akurat, ale to takie grupowe. To okazuje się, że dużą część energii, którą my tam czerpiemy, to czerpiemy z fosfokratyny. To jest w naszych mięśniach taka cząsteczka, która w tych takich bardzo intensywnych wysiłkach jest takim może powiedzieć dostarczycielem energii dla naszych mięśni. No i kiedy my zasuplementujemy tę ten kreatynę, to okazuje się, że możemy zwiększyć zasoby tej fosfokratyny w mięśniach nawet do 40%, tak? Czyli będziemy mogli dłużej robić ten sam wysiłek. Czyli załóżmy, zamiast właśnie, nie wiem, 10 przysiadów, zrobimy z tym samym ciężarem 12, 13 czy 14 przysiadów. Zamiast na przykład, kiedy biegniemy na przykład sprintem gdzieś, robimy interwały, to po sprintacji kreatyną prawdopodobnie pobiegniemy troszkę dłużej na takiej samej intensywności. I tak dalej, i tak dalej. I tutaj muszę Ci wspomnieć o takiej ciekawostce właśnie odnośnie naukowców. No bo wiadomo, że naukowcy to często są odbierani w takim środowisku Ogólnym, jako takie trochę gbury, nie? Takie smutne, wiesz, wiecznie, oni nie wiedzą do końca, nie są pewni tego, ale to oczywiście z perspektywy naukowców jest fantastyczna zaleta, ponieważ oni zachowują ob obiektywizm, wiesz, swoje opinie, swoje poglądy, swoje przekonania i oczekiwania chowają w kieszeń, opierają się tylko na dowodach. No i kiedy my w kontekście tych suplementów, które są bardzo powszechne, bo rynek suplementów w Polsce jest wart 5 miliardów złotych, no to tych suplementów jest na napęczki no niestety no, ogromna część z nich nie ma żadnego przełożenia ani na nasze zdrowie, ani na zdolności wysiłkowe. I kiedy e, ja czytałem sobie te opracowania naukowe, no to wszedłem na e, takie, jak to się można ładnie nazwać po polsku, e, taką pozycję e, właśnie jednych z najlepszych naukowców na świecie w czasopiśmie, które nazywa się Journal of International Society of Sport Nutrition, czyli Międzynarodowe, żywienie, e, międzynarodowe Towarzystwo Żywienia w Sporcie. No i czytam sobie to pozycje na temat keratyny i tam rozumiesz, jak oni są zawsze tacy sceptyczni i obiektywni, to pojawia się jakby zdanie... Że monohydrat kreatyny to jest najlepszy suplement, najlepszy, gdzie to jest yy, subiektywna ocena. Najlepszy suplement dla osób, które chcą zwiększyć swoją masę i siłę mięśniową podczas intensywnych jednostek treningowych. Więc naprawdę, uwierzcie mi, drodzy słuchacze, że jeżeli naukowcy czołowi mówią, że to jest najlepsze, to naprawdę muszą mieć ku temu mocną literaturę, takową mocne dowody. No, i też pokazuje to nasza praktyka, tak? Rzeczywiście ta kreatyna jest najlepszym suplementem. Dzięki niej możemy robić cięższe treningi. Dzięki niej też zwiększy się, polepszy się nasze, nasze kształty sylwetki. Tak to nazwę dość, że tak powiem, ogólnie, ponieważ. Ona jest substancją osmotycznie czynną, czyli jak my sobie zasuplementujemy kreatynę, to po czterech tygodniach nasze zasoby wody w mięśniach będą troszkę większe. Czyli optycznie nasza sylwetka się poprawi, tak? Na przykład u pań może się wysmuklić, na przykład pośladki zrobią się troszeczkę większe optycznie, u mężczyzn, wiesz, bicepsy się zrobią troszkę większe optycznie i ta sylwetka się po prostu poprawi, będzie bardziej estetyczna, kiedy patrzymy przez te kryteria, oczywiście, sportów sylwetkowych. I to jest oczywiście duża, duża zaleta tej suplementacji. No więc, tak odpowiadając w dwóch słowach, kreatyna, ponieważ jest to suplement przede wszystkim o potwierdzonym działaniu, ma bardzo duży wpływ na poprawę zdolności wysiłkowych i przede wszystkim powinienem to w sumie wymienić na początku, jest bezpieczna. Mało który suplement może pochwalić się tym, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, czyli EFSA, taka można powiedzieć straż, która dba o bezpieczeństwo nasze, jeżeli chodzi o żywność i suplementy, no to EFSA wydało taki raport, że właśnie ten monohydrat kreatyny o ile nie jest zanieczyszczony substancjami niedozwolonymi, to jest bezpieczny do stosowania długotrwa... długotrwałego. No więc widzimy, że papiery kreatyna ma naprawdę rzetelne, praktyka też to wspiera, więc nic tylko łykać. Co też ciekawe, może mieć korzyści prozdrowotne, na przykład w kontekście yy, zmian neurodegradacyjnych, neuro, przepraszam, neurodegre... neurodegeneracyjnych, na przykład takich chorób jak Parkinson i tak dalej, to rzeczywiście kreatyna można poprawiać nasze zdrowie, nie tylko wiesz, nasze wysiłki na treningu. Bierzesz Super. kreatynę? Wiesz co, no właśnie wstyd się przyznać, ale ja miałam chyba z 3 czy 4 podejścia do kreatyny. Generalnie ja jestem taka bardzo antysuplementowa. Mhm. U mnie naprawdę muszę się mocno pilnować, żeby witaminę D3 mhm. sobie codziennie aplikować, a i tak zdarza mi się brać to wszystko w kratkę. Po pierwsze ja nie lubię jakby Piotrek, on ma swoją szufladę, ma tam po prostu swoje suplementy, on codziennie wieczorem bierze, rozpuszcza to w wodzie, przyjmuje i tak dalej. Ja po prostu tego nie lubię i mi jest ciężko się zmotywować, nawet ostatnio zamówiłam sobie jakieś tam kapsułki, już nieważne jakie, żeby po prostu zrobić test. Mm -hmm. Miesiąc je przyjmować i żeby później dać znać obserwatorom, czy, czy rzeczywiście warto coś takiego zamówić. No to tydzień pobrałam i one leżą w szufladzie, dalej ich nie biorę, bo po prostu mi się znudziło. <grym> <Lo>. <grym> I do kreatyny miałam podejścia, ale ona mi nie mogłam w ogóle ze smakiem trafić. I dla Aha. mnie to było takie, że musiałam się zmuszać i było mi niedobrze. I, I nie, kiedyś w ogóle pamiętam, jak beta-alaninę brałam przed treningiem, to, to myślałam, już mówię do Piotrka, że na pogotowie chyba będę dzwonić, bo to bo, bo uczucie było po prostu okropne, więc, no. więc mnie z suplementami jest y... na no nie, po drodze, nie po drodze. Ale to może i lepiej, może to i lepiej, bo rzeczywiście no teraz właśnie ostatnio się takiego dłuższego live'a na temat tych niebezpieczeństw, które... Płyną z suplementacji, tych zanieczyszczeń, i tak dalej. No, to jest temat bardzo kontrowersyjny, ale myślę, że bardzo ważny, który trzeba poruszać. I też muszę jeszcze na końcu, przepraszam Cię, wrócić do tej kreatyny, bo myślałem, że powiesz, że nie czujesz jej działania. Jakoś tak miałem z tyłu głowy. A okazuje się, że rzeczywiście część osób, i to może być tam wy 30% społeczeństwa, nie będzie reagowało dobrze na suplementację kreatyny, bo na przykład na co dzień jest dużo mięsa, a mięso jest źródłem kreatyny w diecie, i oni, można powiedzieć, że tak powiem wysycili swoje mięśnie tą fosfokratyną bez suplementacji. Dlatego też wegetarianie i weganie mogą lepiej na tę suplementację reagować. Dobra, to zróbmy teraz taki y, challenge i ja będę od, no może nie od dzisiaj, y, od poniedziałku hmm. włączę kreatynę y, do suplementacji i po miesiącu y, dam znać. czy. Ojeju, ale superancko. Dobra, to ja czekam na relację. Będę się dobra. przypominał codziennie, żebyś nie zapomniała. Dobra, dobra, dobra. To umówieni. Dobra, no to powiedzieliśmy tak, no to w sumie Ty powiedziałeś w głównej mierze o kreatynie, było o białku, no to teraz jeszcze taka, brakuje tylko kilku zdań na temat czegoś takiego jak cheat meal. Mhm. Cheat meal ja odkąd siedzę w żywieniu, to po prostu cheat meal to jest słowo, które chyba też słyszę najczęściej i chyba żadne inne sformułowanie tak mnie nie wkurza jak cheat meal. Mhm. I jakby najcudowniejszą cechą przypisywaną chitmilowi jest to, że on przyspiesza metabolizm i powinien występować w diecie, właśnie osób odchudzających się, osób trenujących. Co mówi mhm. na to nauka? No więc to nauka, no niestety, obala ten pogląd. Tak, tutaj mocno w skrócie mówiąc. Ja w ogóle też, jeżeli chodzi o to denerwowanie, to ja pewnie wiem o co Ci chodzi. Myślę, że dzisiaj możemy sobie chwilkę o tym podyskutować, bo bardzo często śledzę Twoje story i widzę, jak fajnie właśnie podchodzisz do tematu żywienia. I przede wszystkim, to może powiem na początku, na, na, jeżeli chodzi o ten metabolizm. No tutaj okazuje się, że kiedy my na przykład długo się odchudzamy to rzeczywiście mogą zachodzić tak zwane adaptacje metaboliczne, czyli organizm broni się przed dalszym odchudzaniem, tak? No bo organizm nie wie, jakby on ma w tyłku to, że ty chcesz przecież kraty na brzuchu, on chce się nie zagłodzić, chce być zdrowy. No i wyłącza na przykład pewne takie, wiesz, spontaniczne ruchy, żeby nie przepalać bez sensu tych kalorii, utrudnia nam po prostu odchudzanie. Okazuje się też, że może zmniejszać na tą podstawową przemianę materii, czyli nasz metabolizm rzeczywiście może trochę zwalniać. No tutaj jeżeli chodzi o te już biochemiczne takie zależności, to też sobie schowajmy je w kieszeń. Miejmy z tyłu głowy to rzeczywiście podczas długiego odchudzenia ten metabolizm może troszkę zwalniać. No i tutaj pojawił się taki pogląd, że kiedy my dostarczylibyśmy dużej ilości kilokalorii na przykład w postaci cheatmeala, no to nasz jest sobie myśli, oho, to rzeczywiście, wiesz, on już mnie nie chce zagłodzić, dostałem dużą dawkę energii, to nie będę mu zwalniał tego metabolizmu. Okazuje się, że jednak przede wszystkim te dowody są dość ograniczone i jeden posiłek w ciągu dnia prawdopodobnie nie przełoży się znacząco na ten wzrost tempa metabolizmu i na tych, wiesz, przyspieszenia tego metabolizmu, ale istnieją strategie, jak na przykład ryfidy, czy diet breaki tak zwane, czyli takie na przykład, że od poniedziałku do piątku trzymamy niższą podaż kalorii, a w weekend zwiększamy ją troszkę, mogą okazać się przydatne, choć tutaj też jednoznacznie tego yy, powiedzieć nie można. W każdym razie to nie powinno wyglądać w ten sposób, że my. Wiesz, od, od soboty, żyjemy od soboty do soboty, bo wiemy, że w soboty możemy zjeść pizzę, a w inne dni nie. I w mojej opinii cheat Mile, czy cheat day, nie daj Boże, mają o, wie, o wiele więcej wad niż zalet. Przede wszystkim. Yy, Tą wadą jest ten taki wpływ na naszą psychikę, na ten aspekty psychodietetyczne, Że my, kiedy podchodzimy zero-jedynkowo, czyli od poniedziałku do piątku trzymamy czystą dietę, a wiesz, czekamy z upragnieniem na tą sobotę i śnimy już o tym, że będziemy mogli zjeść się paczkę ptasiego mleczka, no to te nasze relacje z jedzeniem mogą być niestety troszkę zaburzone. I tutaj też, właśnie badania naukowe na ten temat coraz więcej ich się pojawia, są coraz nowsze, że w tym naszym, przede wszystkim w tej naszej fitbańce, kiedy spojrzymy sobie no to na Instagramie na przykład bardzo często osoby, wiesz, w piątek wieczorem wrzucają o, dzisiaj cheat meal, jem wielką pizzę, jem sushi i tak dalej, wiesz, obiadam się aż do uczucia dyskomfortu, a nie wiem, sobotę rano i są już na siłowni o 8 rano, bo mają wyrzuty sumienia i wrzucają o, przepalamy grzeszki wczorajsze, czyli podchodzą, wiesz, tak do diety bardzo ideologicznie, o, grzeszki zgrzeszyłem, bo coś zjadłem. No nie, no jakby dieta oprócz tego, że ma dostarczać, wiesz, składników odżywczych, ma też spełniać bardzo często element taki socjokulturowy, na przykład wspólnych posiłków i cheat meal jakby, nie lubię tego określenia właśnie cheat meal, tylko bardziej mówimy o posiłku na przykład z rodziną tak, gdzie w piątek załóżmy, rzeczywiście trzymamy jakiś tam jadłospis ale mama zrobiła, załóż nawet pizzę domową to po prostu nie jem kolacji, ale wrzucam sobie dwa, trzy kawałki takiej pizzy, nawet niech ja w ten dzień nie będę miał tego deficytu energetycznego utrzymanego, tak? To w perspektywie dwóch tygodni, trzech tygodni nijak ma się na wpływ na naszą sylwetkę, a nasze zdrowie psychiczne jest wtedy o wiele, wiele lepsze. Więc ja nie jestem takiego zwolennika, że yy, nie wiem, wyznaczamy sobie jeden dzień w tygodniu, gdzie możemy poszaleć z dietą, bo to tak jak mówiłem, da więcej złego dla naszej psychiki niż dobrego dla ciała. Czyli korzyści są większe, nie, przepraszam, skutki boższe są większe niż korzyści, dlatego taki pomysł jest nietrafiony. Tak, ja też mam nadzieję, że dietetyka będzie szła właśnie w tym kierunku, żeby takie posiłki z rodziną, które jakby nie są tym elementem naszej założonej diety, będzie to po prostu wszystko normalizować, bo mhm. to o czym mówiłeś te wyrzuty sumienia, później właśnie okej, okay, to dzisiaj miałam cheat mila, to jutro na przykład ominę trzy posiłki i zjem tylko jeden wieczorem, bo nie zasłużyłam, albo pójdę na bieżnie i na bieżni będę szła dwie godziny, żeby tam mi wystukało, że 700 kilokalorii przepaliłam Także mam nadzieję, że to wszystko będzie do tego dążyć, żebyśmy się po prostu tego oduczyli, bo ten cheat meal, cheat day chyba e, tego właśnie dużo osób nauczył. I ja w swoim życiu miałam kiedyś taką sytuację, jak byłam turbo zafiksowana na punkcie e, diety e, pod kątem właśnie budowania sylwetki. E, na jakieś święta chyba pojechałam do domu i miałam właśnie w głowie, że to jest mój cheat. I mm. mogę zaszaleć przy stole i po prostu się tak objadłam, że no czułam się fatalnie. Po prostu e, brzuch mi e, napuchł i leżałam, się skręcałam po prostu z bólu. Mm -hmm. I, I w sumie to mnie nauczyło, że czy że to jest głupota, ale mm -hmm. to było dawno, dawno temu, a, a doskonale pamiętam jak się wtedy czułam. No, całe szczęście wiesz, że na ciebie to podziało. Niestety to trzeba też myślę podkreślić, że o ile no, są takie optymistyczne przypadki z dość takim wiesz, happy endem jak u ciebie, że po prostu przestałaś to robić, no to niestety u większości osób może to iść w drugą stronę, nie, że wiesz, oni się najedzą i potem będą mieć wyrzuty sumienia i te cała spirala będzie się nakręcać, więc no tutaj też chciałbym, abyśmy... Nie mówię o naszej dwójce, tylko o wszystkich słuchaczach, którzy słuchają tego podcastu, żebyśmy też nie oceniali właśnie osób, które w ten sposób poczynają, z tego względu, że czasami za tym wszystkim stoją na przykład jakieś problemy psychiczne i no po prostu to jest rzecz, która tak jak nie wiem, mnie boli ząb albo kogoś noga. To są rzeczy do przepracowania, czy to z psychoterapeutą, czy, czy psychiatrą, czy z psychodietykiem, no to już zależy, jak mocno jest nasilenie tej. Skali tego problemu, ale właśnie to jest to najsmutniejsze w tym wszystkim, że często później te osoby nie robią tego z własnej woli, tylko jakby wymyka się to z ich spod kontroli po prostu, nie? No, i tutaj też tak, zahaczając właśnie o temat całego żywienia na siłowni i, i naszego kursu, no to no niestety to jest dość częsty problem, te zaburzenia psychiczne w, w fit świecie. I badania pokazują, że wśród kultury są nawet 20-30% osób może niestety borykać się z problemami psychicznymi. No tak, to widać też przekłada się mocno nawet na Instagram gdzie ja sama też ostatnio właśnie brałam udział w podcaście którego tematem było czy idealna sylwetka da ci szczęście mm. i ja się jakby w tak w to wszystko zapętliłam, że dla mnie jakby priorytetem rano było sprawdzić czy mam kratę na brzuchu mm. i jakby wszystko się skupiało na tym, żeby ta krata była i żeby to uwiecznić zdjęciem, bo myślałam, że po prostu no nie wiem, wtedy będę królową życia także <laughs> Także, no niestety, Instagram tutaj napędza to wszystko, tym bardziej, że no, nikt też nie pokazuje całego swojego dnia, nikt też nie pokaże gorszych chwil, gorszych momentów, a właśnie taki ten kult ciała i. No właśnie, no to jest ciężki temat, to jest w ogóle temat na taką oddzielną dyskusję, bo no to, to jest ciężki temat, żeby taki balans znaleźć w tym, żeby jakby fajnie jest ćwiczyć, fajnie jest trenować, fajnie jest mieć zdrową dietę, ale żeby to wszystko miało taki balans w życiu, żeby to też nie było priorytetem, żeby nie żyć po to, żeby, żeby mieć dietę i trenować na siłowni, tylko żeby to jakoś w plątać w swoje życie. Tak, no tutaj trzeba jeszcze tylko y, tak pojętując to, że definicja zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia jest taka, że zdrowie to nie tylko brak choroby, ale też dobrostan psychiczny. I bardzo często, kiedy osoby mają już taką nieprawidłową relację z jedzeniem, czyli jeszcze na przykład nie mają wiesz, zaburzeń o odżywieniach jak anoreksja, czy kompulsywne objadanie, ale już widać, że coś jest nie tak, to psychodietetycy z dietyki na żarty Marta i Marta właśnie rekomendują bardzo często, jako pierwsze, aby zminimalizować liczbę kont obserwujących na Instagramie, takich osób, które wiesz, jakby które wrzucają tylko zdjęcia swojej sylwetki, swoich posiłków. No, bo tutaj też literatura naukowa pokazuje, że ekspozycja na takie profile zwiększa ryzyko u nas później tych problemów. Także no to jest temat bardzo złożony. To oczywiście nie, nie spłyca się tylko do Instagrama, ale jest to jedna właśnie z tych. Takich głównych, w tym naszej feedbańce, problemów myślę związanych z Instagramem. Tak, ja też dostaję właśnie sporo wiadomości o to obserwatorów, że na przykład wrócili po jakimś czasie. Bo jak obserwowali mnie tam w 2015, chyba roku, byłam taka zafiksowana, no to to już po prostu było dla nich za dużo i oni widzieli, że to, że to nie jest fajne, ale mhm. z drugiej strony bardzo dużo osób chciało coś takiego obserwować, bo dla nich to było nierealne i niewykonalne, no bo poświęcić jakby całe swoje życie pod to, żeby super wyglądać, no to też jest. No, takie poświęcenie, i nie każdy też jest na coś takiego gotowy, ale właśnie odnośnie jeszcze Instagrama, to też kiedyś dostałam taki komentarz: Miałam urodziny i ze znajomymi poszliśmy na pizzę i wstawiłam zdjęcie, jak tam wszyscy, wszyscy siedzimy w restauracji. No i dostałam komentarz: Tak dobrze się zapowiadałaś, szkoda, że to zmarnowałaś. Ojecie. I chodziło o to właśnie, że, no kurde, jak możesz trenować i jak możesz e, chyba zjeść pizzę. No tak, tak to odebrałam. Ojej. Strasznie. smutne. E, tak, no to, to, to było strasznie smutne i cały czas mi to właśnie si siedzi w głowie i to pamiętam. E, myślę, że będziemy teraz e, skupimy się na ostatnim pytaniu, takim trochę podsumowującym. E, bardzo często osoby, które wybierają się na siłownię, szczególnie kobiety, no widzę to, obserwuję. No to ich celem jest po prostu redukcja tkanki tłuszczowej i taka optymalna redukcja. Ile ona powinna trwać i jak ją sprawnie e, i monitorować, żeby też nie przesadzać, bo to co ja obserwuję, to kurczę, nie schudłam 5 kg w ciągu tygodnia, wszystko jest bez sensu, powinnam jeść jeszcze mniej i to prowadzi do tego, że nagle robi się 2 e, godziny cardio dziennie i je 1000 kcal. No, to niestety jest duży problem. Myślę, że to jest temat bardzo, bardzo szeroki, ale postaramy się tak go na praktykę przełożyć. Przede wszystkim yy, trzeba pamiętać o, jeżeli chodzi o to, ile powinna trwać redukcja, to oczywiście zależy od tego, z jakiego pułapu startujemy, No, bo jeżeli ktoś ma otyłość i waży 150 kg, no, to będzie musiał dłużej troszkę redukować, jeśli na przykład, jak ktoś wiesz, przytył akurat w ostatnim okresie 3-4 kg i musi po prostu wrócić do swojej prawidłowej masy ciała. Więc tutaj najczęściej trzeba po prostu obliczyć sobie, ile nam będzie, jak długo będziemy wracać do swojej naturalnej masy ciała, tak to nazwę, czyli takiej, z którą czujemy się komfortowo, a która nie zwiększa ryzyka problemów na przykład z sercem, z cukrzycą typu drugiego, czy z innymi chorobami jak nowotwory. I bardzo często taki ogół populacji mówi się o tym BMI do 25, tak? No i myślę, że dla większości z nas będzie to ok. Dla osób, które już są bardziej wytrenowane, oczywiście ten wskaźnik BMI nie będzie optymalny, ale oni pewnie o tym wiedzą. Jeżeli chodzi o tempo odchudzania, no to nasza utrata masy ciała powinna wynosić od 0,5 do 1% tygodniowo. Zakładając, że ktoś waży 70 kg, no to powinien co tydzień tracić około od 350 do 700 gramów, czyli niecały kilogram. Więc no to jest dość powolny tempo, dość powolny tempo progresu, które dla niektórych może nie być satysfakcjonujące i często oni są podkręcić to tempo, tak? I chudność na przykład kilogram, półtora kilograma tygodniowo. Dlaczego to może być niezdrowe dla nas i nieoptymalne? Przede wszystkim osoby, które szybciej chudną, mają właśnie większą szansę na te adaptacje metaboliczne, czyli że ich metabolizm zwolni. Ja oczywiście rzucam takimi kolokwialnymi stwierdzeniami, także proszę mnie za nie łapać, ale chciałbym, żebyśmy to dobrze zrozumieli, tak? czyli tutaj, żeby ktoś zaraz mnie tutaj nie chciał punktować. Czy nas metabolizm zwalnia i na przykład po dwóch, trzech miesiącach takiego odchudzania, kiedy my wrócimy do swojej naturalnej diety i będziemy jeść 2000, 2200 kilokalorii, to szansa że przytyjemy, szansa, że dotknie nas efekt jojo, jest o wiele większa w porównaniu z osobami, które chudną wolniej, które chudną od 0,5 do 1%. Z tego względu, że u nich te tempo metabolizmu będzie zmniejszać się w mniejszym stopniu. I to jest główny problem. Badania pokazują, że efekt jojo w jakimś stopniu dotknie nawet 80% osób, które się odchudzają. I możemy zminimalizować to ryzyko przez kilka takich prostych kroków. Przede wszystkim wykonywać trening właśnie oporowy na siłowni, ponieważ podczas odchudzania Szansa na to, że stracimy troszkę mięśni, czyli dotknie nas ten słynny katabolizm, jest stosunkowo wysoka w porównaniu z okresem, kiedy nie stosujemy tej diety odchudzającej. Wynika to z tego, że ten deficyt energetyczny osłabia syntezę białek mięśniowych i po prostu nasze mięśnie są w mniej wydajny sposób budowane. Tak? I ten trening na siłowni bardzo dobrze temu przeciwdziała. Czyli, przede wszystkim, ja myślę, że każdy kto chce się odchudzać, powinien rozpatrzeć, żeby chociaż dwa razy w tygodniu pójść na siłownię i to nie musi być, uwierzcie mi, trening trójbojowy trwający 3-4 godziny, tylko żeby po prostu zrobić kilka tych przysiadów, trochę tego wyciskania, jakiegoś tam wiosłowania. Dzięki temu szansa, że stracimy mniej mięsi będzie większa, a dzięki temu na koniec redukcji będziemy mogli mieć więcej i mamy mniejszą szansę na efekt jojo. I drugim takim tipem jest troszkę zwiększona podaż białka. No do tych 1,6 g białka na kilogram masy ciała u większości z nas spokojnie wystarczy. Te dwa kroki dietetyczne, jeden treningowy, w sumie jeden dietetyczny, już mocno nam pomoże. Więc jeżeli połączymy powolną utratę tkanki tłuszczowej, trening i białko, to uwierzcie mi, że szansa na to, że nie będziemy traktować diety takiej, że co styczeń, co roku będziemy musieli wracać do diety i odchudzać się na lato, tylko, że raz zredukujemy tkankę tłuszczową i później utrzymamy ten efekt, jest szansa tu jest o wiele, wiele większa. No i myślę, że w tym kierunku powinniśmy iść. Okej, okay. właśnie sformułowanie, że powinniśmy tracić od pół do 1%, to po prostu codziennie, chociaż jedną taką wiadomość muszę wysłać. Mm -hmm. I to też pokazuje, jak jakby zakorzenione jest w każdym z nas to, że taka redukcja powinna być o wiele, wiele szybsza. Że każdy właśnie żyje w takim przekonaniu, że no jak kilograma się w ciągu tygodnia nie straci, no to, to, to trzeba coś kombinować, bo to jest nie tak. Mhm. Także, także super, że to podsumowałeś. Arku, bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Wydaje mi się, że wyszła niesamowicie e, merytorycznie i fajnie. Mam nadzieję, że sporo osób e, skorzysta ze wszystkich informacji, które tutaj podałeś i z tych wszystkich wskazówek. Powiedz jeszcze na koniec słuchaczom, gdzie można Ciebie znaleźć, gdzie można znaleźć dietetykę nie na żarty, no i kilka słów o tym właśnie kursie. Dobra, także no ja przede wszystkim też dziękuję Ci, że tutaj mogliśmy podyskutować, wymienić się doświadczeniami, opiniami i dowodami. Naprawdę też myślę, że uważam, że fajnie ta rozmowa wyszła i że każdy chociaż jedną rzecz dla siebie, dla praktyki wyciągnął. Jeżeli chodzi o dietetykę nie na żarty, no to głównie działamy na Facebooku i na Instagramie podnikami Dietetyka nie na żarty. Mamy też blog dietykainerzyarty.pl, i głównie to są takie trzy źródła, przez które staramy się edukować społeczeństwo w kontekście zdrowego trybu życia. Kurs, kompleksowy kurs dietyki w treningu siłowym, no to jest kurs, który jest, można powiedzieć, zwieńczeniem 7 lat mojej nauki i praktyki, i w nim opowiadamy o tym jak budować masę mięśniową, jak redukować tkankę tłuszczową, właśnie o tych adaptacjach metabolicznych, jak im przeciwdziałać nieco dłużej. Ja tutaj parę razy zaznaczałem dzisiaj, że mocno spłycam temat, no bo tak naprawdę na każdy z tych pytań oczywiście moglibyśmy nakręcić osobny podcast. I to też myślę, że udało mi się zrobić właśnie w tym szkoleniu. Ono ma 18 modułów, nagranie jest prawie 12 godzin materiału na podstawie ponad 350 badań naukowych i właśnie tej naszej praktyki. Bo tak jak wspomniałem na początku. Dość dużą tą praktykę w sportach siłowych mamy. Tak nasze życie się potoczyło, że dało dane nam jest trenować, trenować, współpracować z zawodnikami elitarnymi, którzy startują na arenie międzynarodowej, nawet. No i w tej naszej praktyce, detyki na żarty, ponad 100 medali ci zawodnicy zdobyli. Więc no, bardzo na miło chcielibyśmy się tą wiedzą z osobami podzielić. I tak naprawdę, jeżeli ten podcast ukaże się 23 listopada. No, to jeszcze przez kolejne dwa tygodnie jest bardziej atrakcyjna cena tego kursu, która wynosi 497 zł zamiast 599 zł. Także do 6 grudnia do Mikołajek możesz zrobić sobie prezent albo prezent swojej drugiej połówce. Serdecznie zachęcam. Super, super. Bardzo Ci dziękuję. Ja się nie mogę doczekać już kursu, bo zawsze na Waszych szkoleniach jest mnóstwo ciekawostek i fajne są zawsze właśnie przykłady z gabinetu, które przekładają właśnie wiedzę z, z badań naukowych na praktykę. Także ja zawsze jestem zadowolona wszystkim, co wychodzi spod nienażartych. <laughs> bardzo miło, <laughs> bardzo dziękuję. Dobrze, to jeszcze raz Ci dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że w przyszłości skorzystasz jeszcze z mojego zaproszenia. O, z wielką przyjemnością, już się nie mogę doczekać. Dobrze, dziękuję. Dziękuję, powodzenia, cześć. A ja chciałabym skorzystać jeszcze z okazji i zachęcić Was serdecznie do zapoznania się z ofertą promocyjną, ponieważ z okazji Black Friday wszystkie gotowe jadłospisy są przecenione aż o 71%. Możecie je kupić już za jedyne 29 zł. Więc serdecznie Was zapraszam do odwiedzenia mojego sklepu i wybrania opcji odpowiedniej dla Was. Są jadłospisy jesienne w opcji wegańska, wegetariańska klasyczna, a także dwa jadłospisy studenckie i oddzielny jadłospis wegetariański.